to, co bardziej nas interesuje, to ta chłodnica freonowa, która właśnie będzie potrafiła nam schłodzić, zagrzać dom naszym klimatyzatorem. Oczywiście jeszcze osuszyć. Zobaczcie, tutaj jest coś innego niż w przeciętnym rekuperatorze. To ten nawilżacz. No takie wygląda to jak papierowe. Co? Słońce świeci, kogut pieje, ale ja dziś nie chcę was zdenerwować z moimi panelami. Słuchajcie, zawsze sądziłem, że chłodzenie rekuperacją to takie, raczej takie domowe sposoby załatwienia sprawy chłodzenia domu. Ale zobaczcie, na co naprowadził mnie klient. Dzisiaj mam taką nietypową robotę. Oczywiście Midea Extreme Safe Warmer, czyli klimatyzator z grzaniem do minus 30 stopni, czyli taki braciszek naszego, oczywiście Blanka. Ale zobaczcie tutaj, klient założył sobie rekuperator firmy Vanas. Firma z Rzeszowa, znam ją bardzo dawno, słyszałem o niej i dużo dobrych rzeczy słyszałem, ale nigdy jakoś się nią nie angażowałem w jakieś dalsze zakupy u niej i tak dalej. Po prostu myślałem, że może trochę produkty, trochę przereklamowane, bo to taki 20 km ode mnie, z Rzeszowa jest firma, jestem z Łańcuta. I jakoś tego nigdy, zresztą też mało robimy rekuperacji, nie? Także tutaj zawsze tylko takich klientów, co tam zawsze robiliśmy, ale od dziś może się to zmienić. Po prostu robiliśmy klimatyzację u klienta. Ostatni odcinek, co był, klient już taki stały, już robiliśmy u niego kilka rzeczy takich. No. Ale do czego dążę? Słuchajcie, rekuperator Vanasa z combo, Vanas combo z, jak reklamuje się producent, czterofunkcyjny, czyli nawilża, wentyluje, grzeje i chłodzi, osusza. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, co mam dla was dzisiaj przygotowane. Zobaczcie, taki Ahu kit potrafi zesterować jednostką zewnętrzną klimatyzatora w ten taki sposób, żeby potrafiła chłodzić i grzać rekuperacją. Powiem jeszcze tyle. Taki Ahu kit. Z takiego Ahu kita można sobie zrobić pompę ciepła. Tak, samoróbkę pompę ciepła na takiej bazie jak najbardziej można zrobić. Tylko powiem tak, do tego dochodzi jeszcze jakiś sterowniczek. Nawet raz zleciłem koledze takiemu elektronikowi, żeby mi to fajnie sparował. I temat umarł. No po prostu umarł, bo pompy ciepła tak potaniały, że nie opłaca się kupować agregatu i do tego wymiennika płytowego, żeby zrobić po prostu pompę ciepła samoróbkę, lepiej kupić oryginał. Wyjdzie, to na pewno wyjdzie taniej. Jeszcze jakbyście wychodzili jakąś małą dotację, to pompa ciepła oryginalna będzie tańsza. Dobra, ja zjeżdżam na budowę, bo kogut nie da nam nic nagrać. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, w jaki sposób rozwiązujemy chłodzenie całego domu. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, pamiętajcie, to nie jest kanałówka. To jest rekuperacja, także nie będzie to takie 100% chłodzenie, chociaż sam nie wiem. Dlatego nie zapomnijcie subskrybować, bo za jakiś czas wypuszczę film, pokażę, w jaki sposób sprawdza się ten system. Dobra, zjeżdżamy na budowę. Kuchnia bardzo mała, oświetlenie bardzo kiepskie i pewnie dźwięk też nie najlepszy, bo jakieś tu echo już słyszę. Ale zobaczcie, wanasik wygląda tak. O, to jeszcze zamontowana jest pompa ciepła, nie gotowanie, tylko maszynownia. Myśmy tego też nie robili, sam na ostatnim filmie trochę wam pokazywałem. Zaraz otwieramy dekle. Jednostka zewnętrzna będzie wisiała tutaj za ścianą. Co wam chciałem pokazać? Rekuperator ma gdzieś tutaj jeszcze podpięcie wody, właśnie do tego nawilżacza. Dobra, zaraz ściągam te przednie panele. Włączymy rekuperator, robimy przewiert. Kurczę, przewiert wychodzi nam tam w tych makaronach. Mówię tak, makaron nie moja robota, ale gdybyście kiedyś chcieli taki rekuperator z takim właśnie agregatem zewnętrznym do grzania i do chłodzenia, no to zapytajcie. Myślę, że będzie to jednak jedna z lepszych cen. Mam nadzieję, że współpraca z Vanasem moja pójdzie w dobrym kierunku. Specjalnie dla nas, nie? Pamiętacie, Midea też montowałem, dokładałem do niej. Powiem tak, nie dokładałem w sensie tym, że musiałem dołożyć do całego kwotowo, ale mogłem więcej zarobić kasy na innych urządzeniach, a teraz zarabiam więcej na Midei niż na... No, na biznes. A czasami trzeba dać, żeby po prostu potem wziąć. Ale będzie kiepsko kręcone. A pompę ma gość Boscha. Boscha to tam... Nie wiem.
Nie znam się na tym. Nie interesuje mnie to. To była idea. O, to bym coś mógł powiedzieć. Bufor taki podróżny. Dobra, działamy, wiercimy, przewierz. I tyle. Tu bym wam pokazał, co jest w garażu. Ale jak teraz pokazałem, wiecie, to jest budowa, to jest, on jeszcze nie zamieszkały. Pokazałem raz pompę ciepła na zewnątrz. Komentarzy było tyle, to może i dobrze, ale nie wiem, czy klient sobie życzył. Po prostu podczas budowy no, musi być bałagan, nie? A później się to sprząta, jest taka perełka. Dobra. Miłoszku, co tam? Odkurzacz wyciąga i wiercimy przewiert. A dzisiaj synalkę znowu działamy sobie tam. Dobra, ściągamy jeszcze te panele za chwilę, ale później jak wiercimy, bo nie jest to tam nakurzyć, wiadomo, odkurzacz będzie i tak, ale żeby tam do centrali się nic nie dostało. No i tu zasilanie jeszcze mamy takie siłowe. To wystarczy nam tam półtorówka kabel, tam naprawdę. No to co, no przewiet już zrobiony, ale to chyba najmniej was interesuje. W przewiecie wyszedł tam kabel, musieliśmy się troszkę przesunąć. Ale wszystko skończyło się dobrze. Słuchajcie, rekuperator otwarty, dekierki już na boku. To co bardziej nas interesuje, to ta chłodnica freonowa, która właśnie będzie potrafiła nam schłodzić, zagrzać dom naszym klimatyzatorem. Oczywiście jeszcze osuszyć. Z czego składa się dalej rekuperator? Zobaczcie, tutaj jest coś innego niż w przeciętnym rekuperatorze. To ten nawilżacz. No, takie wygląda to jak papierowe coś. Papier to nie jest chyba, no jakieś kurde, nie wiadomo co to jest. Na to spadają kropelki wody, zwiększa się wilgotność w domu. Co jeszcze? Oczywiście turbinka. Druga turbinka, nad turbinką jakieś grzałeczki, filtr, no, rekuperator działa chyba 2 tygodnie, jak tu byłem jeszcze, był odpalony tam 2 tygodnie temu, tydzień temu nawet chyba, co dodane był film. Wymiennik krzyżowy, film oczywiście z tymi multispeedem moim, to też w tym samym domu. Wymiennik krzyżowy, bypass, tutaj macie siłowniczek, wiecie, otwiera się, zamyka. Mogę się mylić, że nie jestem tutaj jakiś... Nie jestem pokierowany przez producenta Vanasa, żebym jakoś miał reklamować ten rekuperator, ale po prostu chcę wam pokazać choć trochę. Rekuperator taki dosyć duży. Powiem wam, bardzo mi się podoba. Chciałbym po prostu go mieć. Może Vanas by dał taki rekuperator do mnie do domu na testy. Ja mam taki najtańszy rekuperator wzięty. Nie będę mówił, ile kosztował, bo wstydź się przyznać. No ale działa. Działa tam chyba 3 lata czy 5. Dobra. My działamy dalej. Achu. Kita wieszamy gdzieś tutaj i pokazuję za chwilę dalej freony. Przepuścimy sobie, tutaj jest podpięcie do freonów, zrobimy chyba do góry, no to przy tych makaronach to już chyba nie ma sensu, znaczy nie ma nawet jak doprowadzić ten rzek tam gdzieś na ścianę i przejść tam dookoła, no nie damy rady tego przepuścić, po prostu pójdę do góry, będzie białeczki rozgięte na zewnątrz i tyle. Dobra, zapraszam za chwilę na dalszą część filmu, dalsza część akcji z montażu. Powiem tak jeszcze, aha, co chciałem jeszcze wrzucić, takie Vanas, z tego co widziałem na ich stronie, ma takie chłodnice osobno w zestawie, czyli jeżeli nie macie tego rekuperatora combo, możecie sobie dołożyć do rekuperatora Vanasa taką osobną chłodnicę, wiecie, do chłodzenia, to są sterowniki, chyba ich obsługują już same, no bo tak, to nie tylko ten Ahu Kit załatwi sprawę, do tego Ahu Kita musi być dobry sterownik i Vanas właśnie wyposażony jest w taki sterownik, który steruje tym Ahu Kitem, który przekaże informacje do naszej jednostki zewnętrznej, czy ma grzać, czy ma chłodzić, w jakim stopniu, szybko, wolno, wiecie o co chodzi. Dobra, przepuszczamy, wieszamy rozkę zewnętrzną i wieszamy sobie, łączymy rurki. Wiesz co, zawsze myślałem, że takie chłodzenie tym rekuperacją to tak będzie zawsze jakoś to taka partyzantka, nie? No tak powiem. A tutaj polski producent 20 km ode mnie. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć, co nie nagrałem na filmie, a chciałbym wam dograć, no to to, że taki rekuperator potrafi dmuchnąć 14 stopniami z wymiennika i zagrzać do 40 stopni. Także jak najbardziej fajne urządzenie, które nie powinno wyzuć was z butów podczas grzania czy chłodzenia całego domu. Tak, nasza instalacja freonowa wygląda tak. Jakie tam bielutkie ładne rurki. Wymienniczek już podpięty, czujniczek przypięty, Ahu odpalony. Oj, nawet nic się świeci. Zapinamy dekle, uruchamiamy, programujemy sterownik, uruchamiamy urządzenie i widzicie to dalej. No co, pora kończyć nagrywanie. Instalacja odpalona. Ahu sobie steruje oczywiście jednostką zewnętrzną.
Powiem tylko tyle. No, od dziś taki wanasik combo, oczywiście z jednostką zewnętrzną, oczywiście w naszej ofercie, najlepszej cenie. Myślę, że Midea, może to być też inny klimatyzator z grupy Midea, GRI, a jakby nawet chyba można chłopaki coś tam wykombinują ze sterowaniem, nawet jakiegoś może Hisense'a, ale tego nie mogę obiecać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry, subskrypcję i tyle. Tu jeszcze jest podpięcie wody tam u góry, także klient sobie kiedyś jeszcze podetnie wodę, hydraulika. Ja powiem to tyle, ja tego rekuperatora nie robiłem, nie montowałem, nie robię tu instalacji, dlatego to już nie moja sprawa. Ja miałem w umowie tylko odpalenie tej jednostki zewnętrznej, żeby to zakomunikowało się i zaczęło działać. Dziękuję za oglądanie i za pamięć zostawić łapeczkę do góry. I pamiętajcie się, że rekuperacją jednak da się coś schłodzić w dom, a jak? To dodam wam w jakichś kolejnych filmach, jak już obczajimy temat, jak klient się wypowie, czy to spełnia zadanie. Myślę, że tak. Dziękuję i trzymajcie się. Słuchajcie, no, sytuacja na koniec jeszcze wam pokażę, wygląda w ten sposób, że nawiewane powietrze ma temperaturę 18 stopni. Rekuperator działa tak naprawdę, nasza jednostka zewnętrzna klimatyzatora działa tak 10-15 minut, ale sytuacja, zobaczcie jak wygląda. 23, 24, czyli zrzuca nam około 4 stopni, powiedzmy, rekuperacja. Zobacz to, stała praca, już nie taktuje, 7 stopni nawiewa, wyrzutnia 25, oczywiście po lewej stronie widzisz parametry. Jest na trzecim biegu, trzeci bieg jest odpowiedni, bo jeżeli jest na pierwszym biegu, zaczyna taktować, czyli za mocna jest ta, albo za mały odbiór ciepła po prostu, czy tam zimna w tym przypadku. Także trzyma 7 stopni, pięknie. Czyli dobrze byłoby nastawić sobie szybkie biegi na chłodzenie w ciągu dnia, a w ciągu nocy najlepiej, żeby jednostka zewnętrzna się nie załączała.